Najpierw petycja dotycząca ustanowienia Aleksandra Seredyńskiego patronem jednego z suwalskich rąd wskazywała na skrzyżowanie ulic kardynała Wyszyńskiego z ulicą Rotmistrza Witolda Pileckiego. Inicjatorów tego pomysłu ubiegła jednak konkurencja i w efekcie wskazane rondo zyskało patrona w osobie świętego Jana Bosko. Na koniec stycznia do Rady trafiła druga petycja autorstwa Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Suwałkach i wskazano niej drugą lokalizację Rondo u zbiegu ulic Pileckiego i Północnej. Komisja Petycji Skarg i Wniosków tym razem pozytywnie zaopiniowała petycję i w efekcie Rada Miejska Suwałk na środowym posiedzeniu podjęła uchwałę o nadaniu rądu imienia suwalskiego nauczyciela i opozycjonisty. Warto również przypomnieć, że Aleksander Seredyński był współzałożycielem Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku.